Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu firmy Exact oraz serwisu decyzja.it.pl na webinarze zatytułowanym Efektywne zarządzanie kampaniami i działaniami marketingowymi z Exact Synergy Enterprise. Prezentację poprowadzi pani Izabela Górecka-Olejniczak, senior business consultant w firmie Exact. Ja natomiast zachęcam Państwa do zadawania pytań poprzez wpisywanie ich w okno czatu, na które odpowie pani Izabela po webinarium oraz prosiłabym o wpisywanie tych pytań bez polskich znaków. Z mojej strony w takim razie to jest wszystko. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani Marto, bardzo dziękuję za wprowadzenie. Również ze swojej strony, jako pracownika firmy Exact Software Poland, zapraszam Państwa do udziału w prezentacji naszego rozwiązania Exact Synergy Enterprise w obszarze zarządzania kampaniami i działaniami marketingowymi. Zanim jednak przejdę do tej części merytorycznej dzisiejszego spotkania, pozwolę sobie Państwu przedstawić, kim jesteśmy jako firma, kim jest Exact. Jesteśmy firmą międzynarodową założoną w Holandii i działającą na rynku holenderskim w roku 1984, czyli na rynku holenderskim działamy już właściwie ponad 30 lat. Przede wszystkim jesteśmy globalnym dostawcą zintegrowanych rozwiązań informatycznych dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Exact posiada około, czy nawet ponad 180 tysięcy klientów w ponad 100 krajach. Obecnie zatrudnia około 1800 pracowników w swoich oddziałach prowadzonych aż w 16 różnych krajach. Jeżeli chodzi o Polskę, to w Polsce działamy od roku 92, czyli możemy się tutaj poszczycić już takim doświadczeniem ponad 23-letnim. Obecnie zatrudniamy 25 pracowników, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pracę z naszymi klientami. Natomiast jeżeli chodzi o firmy w Polsce, to wśród naszych klientów mamy już ponad właśnie ponad 650 firm. Również w Polsce jesteśmy jednym z czołowych dostawców systemów wspomagających zarządzanie. Produkty, które Państwu oferujemy, to przede wszystkim Exact Globe Next. Exact Globe Next jest rozwiązaniem wspierającym zarządzanie firmą klasy RP, dedykowanym, tak jak całe nasze tutaj rozwiązanie, dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W skład Exact Globe Next wchodzą takie obszary, takie moduły, jak przykładowo księgowość finansowa, czy też moduł sprzedażowy, zakupowy. System wspiera również zarządzanie projektami. Posiadamy pełny moduł produkcyjny, swój własny pełny moduł produkcyjny wraz z rozwiązaniem WMS, Warehouse Management System, rozwiązaniem, które opiera się na zastosowaniu kodów kreskowych. Taką drugą sztandarową częścią naszego produktu jest Exact Synergy Enterprise. Jest to system typu BPM, Business Process Management, który wspiera zarządzanie, można powiedzieć, wszelkimi procesami biznesowymi w firmie. Wśród takich cech charakterystycznych Exact Synergy Enterprise moglibyśmy tutaj śmiało wymienić to, iż system integruje wszystkie informacje z firmy i spoza niej. Służy do zarządzania dokumentacją, czy też w ogóle przepływem zadań, czyli tak zwanym workflow. Posiada swój własny CRM, HRM, czy też wewnętrzny intranet do wymiany wszelkiego rodzaju informacji. System również służyć może jako wewnętrzny portal informacyjny. Możliwe jest również zarządzanie projektami. Posiadamy swój również moduł B2B commerce. Exact jako globalnie zintegrowane rozwiązanie informatyczne posiada również dodatkowy moduł do wywoływania wszelkiego rodzaju alertów systemowych. Moduł ten nosi z kolei nazwę Exact Event Manager. Posiadamy również w swojej ofercie rozwiązanie typu BI-owego Business Intelligence o nazwie Exact Insight powered by ClickView. I to rozwiązanie oparte jest na nowoczesnej takiej platformie zarządczej do generowania wszelkiego rodzaju raportów czy też kokpitów biznesowych, przede wszystkim na podstawie danych pochodzących z naszych systemów.
W naszej ofercie proponujemy również Państwu narzędzie, które potocznie zwanym narzędziem do ocerowania. Dzięki tutaj technikom, czy to OCR, czy ICR, czy OMR, bardziej zaawansowanym technikom, możemy wczytywać dane właściwie z wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zapisywać je bezpośrednio w naszym systemie. I najczęściej narzędzie to stosowane jest do obiegu faktur zakupu. Jednak dzisiejszą Państwa uwagę, jak i udział w naszym dzisiejszym spotkaniu zawdzięczamy przede wszystkim zainteresowaniu tematem efektywnego zarządzania kampaniami marketingowymi i w ogóle wszelkimi działaniami marketingowymi. I to dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą prezentację, a szczególnie prezentację naszego rozwiązania Exact Synergy Enterprise, poprowadzę przedstawiając jego zastosowanie w takiej przykładowej firmie. Jest to firma fikcyjna o nazwie McBean. Ta firma McBean jest taką jednocześnie naszą firmą demonstracyjną, która jest dostępna również dla Państwa na stronach internetowych. W tej chwili widzą Państwo również na ekranie adres strony. Pod tym adresem właśnie znajdzie się ta firma McBean. Z tego miejsca też gorąco zachęcam do tego, żeby zaglądnąć sobie do tej firmy i zasiągnąć różnego rodzaju informacji o naszych produktach. Tak w skrócie, McBean specjalizuje się w dostarczaniu na rynek produktów oraz akcesoriów związanych z przygotowaniem kaw i herbat. Firma ta świadczy również usługi serwisowe. W firmie McBean odpowiedzialny za przygotowanie oraz kierowanie kampaniami marketingowymi produktów oraz usług sprzedawanych przez firmę, odpowiedzialny jest dział marketingu. Natomiast za poszczególne fazy procesu sprzedaży, począwszy od pracy nad potencjalnym klientem, poprzez zacieśnianie relacji z klientami już istniejącymi, odpowiedzialny jest dział sprzedaży. I to właśnie osoby zatrudnione w tychże działach będą głównymi bohaterami dzisiejszej prezentacji. Jedną z takich osób jest pani Ania z działu marketingu. Pani Ania jest odpowiedzialna za wyszukiwanie i znajdowanie potencjalnych klientów, czyli tak zwanych leadów. I może jeszcze dwa słowa o McBeanie. McBean około 6 do 8 razy w roku uczestniczy w targach. Organizuje również kampanie reklamowe, przykładowo kampanie reklamowe odnoszące się do produktów reklamowanych w kolorowych magazynach. Wysyłane są również e-maile o nowych pomysłach oraz produktach do istniejących klientów. W systemie Exact wszyscy pracownicy działu marketingu na swojej stronie głównej, czyli tak zwanym homepage'u, mają szybki dostęp do najczęstszych opcji istotnych w obsłudze tychże kampanii marketingowych. I załóżmy, że w tej chwili obecnie dział marketingu zaczyna podejmować działania związane z obecnością McBeana na targach w Poznaniu. W tym przypadku pani Ania lub też jeden z jej kolegów w pierwszej kolejności definiuje w systemie odpowiedni projekt odzwierciedlający daną kampanię marketingową. Pani Ania na swojej stronie głównej, czyli tym tak zwanym swoim homepage'u, na której znajdują się najczęściej wykorzystywane przez nią opcje, wybiera tę, która służy do tworzenia projektu, czyli do zdefiniowania odpowiedniej kampanii marketingowej. W tej chwili pokażę przykład takiej definicji kampanii marketingowej, to w jaki sposób w systemie taką kampanię marketingową możemy wprowadzić. W tej chwili widzą Państwo ekran służący do rejestracji projektu, czyli tutaj w naszym przypadku kampanii marketingowej. Pola, które są widoczne na ekranie, od razu powiem, są to pola, które są celowo tutaj umieszczone. Są to pola, które wynikają z Państwa potrzeb jako firmy. Ekran tutaj jest w pełni konfigurowalny. To, co widzimy, stanowi pewnego rodzaju przykład. I opierając się na tym przykładzie, takie najistotniejsze dane, o których warto tutaj wspomnieć, to przykładowo kod i opis kampanii marketingowej. Kod, który jest istotny dla systemu, jak i w każdym systemie, no i opis, który mówi o tym, co dana kampania marketingowa obrazuje. I tutaj będziemy dzisiaj kierować się targami w Poznaniu, które zakładamy miały miejsce
jesienią 2014 roku. Warte uwagi jest również jedno z pól, projekt nadrzędny, dzięki to któremu możemy tworzyć w systemie taką strukturę drzewiastą projektów. I odnosząc się do naszego tutaj głównego tematu, do kampanii marketingowych, jako przykład możemy tutaj podać to, iż wszystkie kampanie marketingowe zebrane są w jeden główny projekt o nazwie właśnie Główny Projekt dla Kampanii Marketingowych. Może tylko dodam już zupełnie, że projekty w systemie Exact Synergy Enterprise wykorzystywane są w różnych celach. Kampanie marketingowe to jest jeden z przykładów zastosowania tychże projektów. Stąd wybór tutaj akurat głównego projektu dla kampanii marketingowych jest jak najbardziej trafny. Dzięki temu będziemy mogli, kierując się tym projektem nadrzędnym, uzyskiwać od razu wszelkiego rodzaju informacje o poszczególnych akcjach marketingowych podejmowanych tutaj w tej naszej przykładowej firmie MacBean. Może jeszcze tylko dwa słowa o jednym z parametrów, dzięki któremu możemy rejestrować dla danego projektu, czyli dla kampanii marketingowej, godziny czy też koszty, jakie w ramach danej kampanii ponosimy. Po zdefiniowaniu takiej kampanii marketingowej w systemie ma miejsce przypisanie członków do projektu, czyli dla danej kampanii marketingowej. To przypisanie członków do projektu wiąże się jednocześnie z możliwością nadawania odpowiednich praw do zarządzania danym projektem, czyli daną kampanią marketingową. Przykładowo, pewne osoby mogą tylko dokonywać wglądu w informacje dotyczące danej kampanii, a pewne osoby mogą pracować w trybie rzeczywistym na danej kampanii, przydzielając do danej kampanii w systemie dokumenty, rejestrując zadania i temu podobne rzeczy. W tej chwili jako przykład funkcjonowania jednocześnie programu spróbuję Państwu zademonstrować, w jaki sposób takie osoby przypisywane są do kampanii marketingowej, do projektu. Tutaj wykorzystujemy w systemie zestawienia. W tej chwili mamy na ekranie jedno z miejsc, jedno z możliwych dostępnych zestawień. Akurat w tym przypadku jest to zestawienie, które obrazuje osoby. Takie zestawienie ma szereg kryteriów. W tej chwili widzimy przykładowe kryteria. Te kryteria możemy edytować, możemy dodawać nowe, usuwać te, które tutaj istnieją. I kierując się tymi kryteriami, czyli przykładowym takim kryterium, jeżeli chodzi o osoby, tutaj w systemie będzie stanowisko kosztowe obrazujące dział marketingu i dzięki tym kryterium uzyskujemy informacje akurat w tym naszym przypadku o wszystkich osobach, które pracują w dziale marketingu. Mając tutaj na ekranie taką pełną listę osób, możemy jeszcze wybiórczo wybierać te osoby, które będą miały prawa, będą przydzielone do danego projektu, czy też nie. W tym naszym przykładzie mamy tutaj wszystkie osoby zaznaczone, czyli nasz cel jest taki, aby wszyscy pracownicy działu marketingu byli przypisani do danej kampanii marketingowej. I kierując się jednym z dostępnych przycisków na ekranie, który właśnie służy do tego, aby dodać te osoby do odpowiedniego projektu, wybierając odpowiedni projekt, w tym naszym przypadku targi w Poznaniu, przypisujemy dane osoby właśnie do konkretnego projektu, czy tej naszej kampanii marketingowej. W tej chwili widzimy taką kartę właśnie projektu z osobami, z listą osób, które zostały przydzielone jako członkowie danego projektu. Tutaj chciałabym również wspomnieć, przedstawiając Państwu jednocześnie funkcjonalność i elastyczność programu, to wspomnieć o możliwości tworzenia szablonów dla zestawień. Czyli będąc w zestawieniu, zadając odpowiednie kryteria, mamy możliwość zapisania tychże danych właśnie w postaci szablonu. Zapisany szablon może być widoczny, dostępny tylko dla nas, jako tutaj szablon prywatny, czy też ogólnodostępny, wtedy taki szablon jest wykorzystywany przez wszystkich innych użytkowników systemu. Zapisując taki szablon, tworząc następnym razem zestawienie, możemy z niego korzystać, nie musimy tutaj podawać na nowo
poszczególnych kryteriów. Szczególnie istotne jest to w przypadku, kiedy tych kryteriów jest wiele. Jeżeli chodzi o kolejną akcję podejmowaną tutaj w ramach działalności właśnie działu marketingu, to, iż zanim na dobre wystartuje kampania marketingowa, czyli McBean weźmie udział w targach i wystawi swoje produkty, pani Ania uaktualnia wszystkie materiały, które będą prezentowane podczas targów, a które dotyczą nowej linii produktów. I tutaj po uaktywnieniu takich materiałów, po stworzeniu odpowiednich broszur, odpowiednich tutaj właśnie pisemnych materiałów, następuje zapisanie wszystkich tych materiałów w systemie, w naszym systemie Exact Synergy Enterprise, aby zapewnić do nich dostęp, nawet zdalny dostęp, wszystkim kolegom z działu marketingu oraz sprzedaży, który taki dostęp do tychże materiałów powinni posiadać. I tutaj z kolei wykorzystujemy jedną z możliwych opcji, dzięki której mamy możliwość zapisania jednocześnie w postaci dokumentów w systemie wielu takich właśnie materiałów. Korzystamy tutaj z funkcjonalności takiego masowego wrzucania, uploadowania do systemu wielu dokumentów w tak zwanym jednym ruchu. I w tym celu z kolei teraz też Państwu zobrazuję, w jaki sposób wykonujemy działania w systemie. Wybieramy właśnie odpowiednią opcję, dzięki której jednocześnie zapiszemy wiele dokumentów, ale każdy dokument jako osobny dokument w systemie. Następnie wybieramy odpowiednie pliki, w tym przypadku są to pliki DOCR, ale mogą to być pliki również PDF-y. Ogólnie pliki, które stanowią dany dokument. Bardzo ważne nadanie odpowiednich atrybutów, czyli własności, które będą dane dokumenty miały w systemie. I tutaj odnosząc się do naszego przykładu, te własności to typ dokumentu, czyli taki odpowiedni, można powiedzieć, katalog, miejsce w katalogu wszystkich dokumentów w firmie. Ważny przykładowo jest poziom dostępu. Tutaj może tylko wspomnę, że poza dokumentami, które dostępne są tylko i wyłącznie dla pracowników, poziom dostępności wtedy jest określony jako wewnętrzny. Mamy możliwość również udostępniania wszelkiego rodzaju dokumentów w ogóle użytkownikom z naszego systemu, również klientom, którzy korzystają z systemu jako portalu klienta. W tym naszym przykładzie tutaj bardzo ważny atrybut to będzie również przypisanie danego dokumentu do projektu, kluczowy atrybut. Czyli oglądając dane, w szczególności dokumenty związane z kampanią marketingową Targi w Poznaniu, znajdziemy wszystkie te materiały, które będziemy dostarczać w trakcie tychże targów. Kolejny ekran obrazuje z kolei informacyjnie wynik naszego importu do systemu, wynik tychże dokumentów, łącznie z informacją, pod jakim numerem dany dokument został tutaj zapisany. Zapisane przez panią Anię w systemie dokumenty dostępne są dla poszczególnych zainteresowanych pracowników McBeana. I tutaj przykładowo również pani Ania na swojej stronie startowej, stronie głównej ma dostęp do takich dokumentów. W tej chwili widzą Państwo ponownie stronę startową z tą homepage pani Ani i tutaj występuje m.in. sekcja dokumenty. Wybierając tą sekcję będziemy widzieć również te materiały, które zostały w tej chwili właściwie zapisane przez panią Anię. Wszystkie kampanie marketingowe są również szczegółowo śledzone przez pana Wojciecha. Pana Wojciecha, który jest menadżerem działu marketingu. I tutaj z kolei pan Wojciech dla ułatwienia pracy na swojej stronie startowej umieścił sekcję informującą go o ostatnich, najnowszych dokumentach marketingowych zapisanych w ogóle w systemie. I tutaj z kolei pan Wojciech zastosował funkcjonalność RSS, Really Simple Syndication, która jest również dostępna w systemie Exact Synergy Enterprise. Kolejną osobą zaangażowaną w kampanię marketingową
jest pan Piotr. Pan Piotr, który pracuje w McBeanie, w firmie McBean na stanowisku account managera. Pan Piotr, zakładamy, również weźmie udział w targach, gdzie prezentowane będą nowości oferowane przez McBeana, to nie tylko potencjalnym klientom, ale również istniejącym klientom. I w tym przypadku zaproszenia do udziału na targach, do udziału w targach, do swoich klientów pan Piotr chciałby wysłać osobiście. W tym celu pan Piotr w systemie Exact Synergy Enterprise wybiera zestawienie z kolei firm, a następnie zadaje odpowiednie kryteria wyboru. W tej chwili pokażę Państwu, w jaki sposób możemy bezpośrednio z systemu Exact wysłać drogą mailową przykładowo zaproszenie do klientów. Tak jak powiedziałam, w tej chwili mamy na ekranie zestawienie, dzięki któremu możemy tworzyć informacje o firmach. W tym zestawieniu wybieramy, czy zaznaczamy niezbędne odpowiednie kryteria i takimi kryteriami z pewnością tutaj będzie wybór klientów, czyli nie potencjalnych klientów, nie partnerów, ale klientów. Jeżeli wysyłamy zaproszenia, to kierujemy je do aktywnych klientów. I bardzo ważne kolejne przykładowe kryterium to określenie klientów, których mamy tutaj pod opieką. I tutaj pan Piotr wyraźnie podaje kryterium swojej osoby, czyli wybiera tych klientów, którzy są dokładnie tylko i wyłącznie jego klientami. Pojawia się na ekranie lista tychże firm według zadanych kryteriów i znowu jednym z możliwych dostępnych przycisków, tym razem otwórz e-mail, wykonujemy konkretne działanie. W tym przypadku będziemy wysyłać e-mail według konkretnego szablonu. Widzimy na ekranie dostępną listę poszczególnych szablonów. Te szablony również są tworzone w systemie. Wybieramy odpowiedni szablon, w tym momencie zaproszenie klientów na targi. Następnie określamy temat e-maila. Ten temat zostanie umieszczony jako temat dokładnie w wiadomości. I tutaj dalej możemy również z listy dostępnych firm dokonać jeszcze selekcji, do których firm wysyłamy takie zaproszenia, a do których firm tutaj tych zaproszeń może jednak nie będziemy wysyłali. I tutaj, jeżeli chodzi o wysyłanie maili, czy nawet druk korespondencji takiej seryjnej, to też jest możliwe na określonych wzorach, to z kolei ta funkcjonalność jest możliwa dzięki kolejnym takim modułom systemu, tym razem o nazwie Word Merge. I dwa słowa może na temat, na czym polega ta funkcjonalność. Otóż ta funkcjonalność polega na tym, iż w dokumencie Word, poza taką zasadniczą treścią, którą wprowadza się bezpośrednio właśnie korzystając tutaj z Worda, możemy wprowadzić bezpośrednio pola pochodzące z systemu Exact Synergy Enterprise. I tutaj przykładowo we wzorze dotyczącym zaproszenia na targi umieszczone zostały pola imię i nazwisko klienta oraz imię i nazwisko jego opiekuna. Oczywiście tutaj takich pól możemy więcej wprowadzać. Wszystko to będzie zależało od tego, jakie generalnie będziemy mieli tutaj potrzeby związane z tworzeniem takiego szablonu. Po wysłaniu e-maila do swoich klientów z zaproszeniami na targi, pan Piotr również drogą mailową otrzymał odpowiedź od jednego ze swoich klientów. I tutaj klient informuje, iż niestety nie może uczestniczyć w targach, niemniej jednak jest zainteresowany nowym produktem, zakładamy, że nowym ekspresem do kawy i prosi o więcej informacji na ten temat. I teraz pan Piotr zapisuje otrzymanego e-maila w systemie Exact Synergy Enterprise bezpośrednio ze swojej skrzynki pocztowej w Outlooku. Co więcej, podczas tutaj tego zapisu tworzy dla siebie zadanie przypominające mu oraz jednocześnie dokumentujące przesłanie wymaganych materiałów. I wszystko to z kolei jest możliwe dzięki kolejnej funkcjonalności systemu Exact, mianowicie funkcjonalności, która nosi nazwę Microsoft Office
Integration. W tej chwili zaprezentuję Państwu trochę bardziej szczegółowo, w jaki sposób odbywa się takie zapisywanie maili bezpośrednio z poczty, ze skrzynki pocztowej do naszego systemu. Mając tutaj skrzynkę pocztową, mając tutaj Outlooka i zainstalowane odpowiednie dodatki, zaznaczamy wiadomość oraz wybieramy opcje, które są dostępne. Są to opcje występujące w pasku narzędzi pod hasłem Synergy, opcje zapisu. Po wyborze takiej opcji pojawia się okno, w którym to oknie możemy zmienić przykładowo tytuł takiej wiadomości, czyli jednocześnie tytuł danych w systemie, podać typ, czyli niejako kategorię, miejsce, w którym katalogujemy w systemie daną wiadomość, czyli przykładowo będzie to e-mail przychodzący. Z tego miejsca możemy również utworzyć, tak jak wcześniej wspomniałam, zadanie, które będzie zadaniem do wykonania i dostępnym w systemie. Po zapisaniu tychże danych w systemie, przykładowo tutaj na liście dokumentów pana Piotra widzimy dokument obrazujący zapisaną wiadomość i przykładowo na liście zadań również widzimy zadanie, które związane jest właśnie również z daną wiadomością. Wybierając dane zadanie widzimy szereg pól, które informują nas chociażby o tym, co należy wykonać, dla kogo, kto jest osobą kontaktową. Może tylko tutaj wspomnę, iż osoba kontaktowa to osoba, która przesłała do nas wiadomość i zapisywanie maili bezpośrednio do systemu wiąże się z tym, iż tutaj system identyfikuje przykładowo klienta, przykładowo firmę właśnie po osobie kontaktowej. Osoba, od której otrzymujemy e-maila, oczywiście ma swój adres mailowy. Jeżeli tylko ta osoba jest zdefiniowana w systemie z danym adresem mailowym, następuje właśnie taka automatyczna komunikacja skrzynki z systemem i dane zostają zapisane właśnie pod osobą, czyli jednocześnie pod daną firmą w systemie. Tutaj również widzimy bezpośredni link do dokumentu, w którym jest zapisana dokładnie treść maila. Po zakończeniu targów pani Ania otrzymała od swoich kolegów uczestniczących w targach plik excelowy. Plik excelowy, który zawiera listę firm, które odwiedziły stoisko ich firmy, czyli firmy MacBean w naszym przypadku. I pani Ania ma za zadanie wprowadzić do systemu Exact Synergy Enterprise wszystkich potencjalnych klientów. W tym celu korzysta z kolejnej funkcjonalności systemu, mianowicie z funkcjonalności kreator importu firm. I w tej chwili również zademonstruję Państwu w nieco większych szczegółach, w jaki sposób odbywa się taki import danych firm bezpośrednio z arkusza excelowego. Wybieramy odpowiednią funkcję w menu, następnie zaznaczamy opcję, iż dane będziemy pobierać z pliku excelowego. Wprowadzamy pewne wartości, które będą nam tutaj, te wartości będą nam obrazowały pewne atrybuty związane z danym klientem. I tutaj istotną rzeczą przykładowo będzie projekt, czyli będzie informacja, skąd tutaj kontakt z klientem, czyli jakie źródło kontaktu z klientem. Tu będzie również ważna informacja, kto będzie opiekunem danego potencjalnego klienta i sam fakt, że dana firma będzie potencjalnym klientem. Kolejny ekran pozwala na określenie, który wiersz będzie wierszem tutaj nagłówka i korzystając z tego wiersza, dalej mamy możliwość tak zwanego zmapowania pól, czyli podajemy informacje, która kolumna w Excelu będzie odpowiednimi danymi w systemie. I przykładowo kolumna nazwa będzie odzwierciedlała nazwę
kolumna, przykładowo funkcja służbowa, w systemie będzie to pole stanowisko. Dzięki takiemu zmapowaniu pól, dzięki temu, że występuje tutaj takie mapowanie pól, możemy importować dane właściwie z dowolnego pliku Excelowego z o dowolnej strukturze. Kolejny ekran obrazuje już konkretną listę firm występujących w pliku Excelowym. Tutaj możemy również wykonać jeszcze selekcji, dokonać wyboru, które firmy już konkretnie importujemy do systemu, których może jednak nie. I informacja kolejna o tym, ile takich firm zostało utworzonych i pod jakimi numerami dane firmy zostały utworzone. Tutaj warto również wspomnieć, iż dokonany import można zapisać w postaci szablonu. Czyli następnym razem, dokonując importu danych firm z pliku Excelowego o identycznej strukturze, możemy skorzystać z gotowego szablonu do importu. Nie musimy wtedy tych poszczególnych działań, które przed chwileczką pokazałam, wykonywać ponownie. Po tym, jak Pani Ania wprowadziła do systemu potencjalnych klientów, kolejnym zadaniem, jakie wykonuje, jest tworzenie w systemie z kolei zleceń dla Pana Krzysztofa, opiekuna potencjalnych klientów. I takie zlecenia wprowadzane są dla każdego z potencjalnych klientów z osobna. Celem takich zleceń jest poinformowanie Pana Krzysztofa o nowych lidach, a jednocześnie udokumentowanie faktu udziału firm w targach. Także te działania, takie miękkie, które podjęliśmy w trakcie targów, rejestrujemy w postaci poszczególnych zadań w systemie. I jak się tutaj z kolei ten krok może odbywać? Tutaj również, ponieważ masowo będziemy takie zadania tworzyć, przykładowo wybieramy znowu listę klientów według zadanych kryteriów. I tutaj tymi kryteriami z pewnością będzie informacja, że chodzi nam o potencjalnego klienta, który jest przypisany do projektu, do akcji marketingowej Targi w Poznaniu i dodatkowo dla których tutaj opiekunem jest Pan Krzysztof Kot. Pokazuje nam się lista, zestawienie klientów i ponownie z możliwych dostępnych przycisków wybieramy właściwy. W tym przypadku tym przyciskiem będzie opcja zlecenie, inaczej zadanie. Następnie jeszcze podajemy, jaki typ zlecenia, czyli jakie konkretnie zadanie zdefiniowane w systemie będziemy tworzyć. No i w tym przypadku zostaje w systemie zdefiniowana, wprowadzona lista zadań. W tej chwili widzimy tak zwany workflow, czyli listę zadań Pana Krzysztofa Kota i tutaj widzimy również te zadania, które przed chwileczką w tymże przykładzie zostały utworzone. Na tym etapie procesu, kiedy dział marketingu zdobył potencjalnych klientów i przekazał ich do działu sprzedaży, całkowite piecze nad procesem właściwie obejmuje już dział sprzedaży, który wszystkie swoje zadania realizuje również w systemie tutaj Exact. I proszę Państwa, ponieważ większość działań, szczegółowych zadań podejmowanych w ramach poszczególnych kampanii marketingowych, ale również praty działu marketingu w ogóle ma swoje odzwierciedlenie w systemie, dlatego też możliwe jest śledzenie wyników poprzez tworzenie odpowiednich zestawień. I takie jedno z możliwych zestawień przedstawię teraz Państwu w tak zwanym środowisku rzeczywistym, czyli w samym środowisku systemu. W tej chwili pozwolę sobie przejść do systemu, do miejsca, w którym takie zestawienie Państwu zademonstruję. Oprę się na generalnie zadaniach, na zleceniach, które będą to zlecenia wprowadzane podczas tej naszej tutaj dzisiejszej prezentacji, czyli te, które były wprowadzane przede wszystkim przez Panią Anię do systemu. Jedno z takich możliwych dostępnych zestawień, takie bardzo interaktywne zestawienie, warte polecenia czy przedstawienia, to analiza krzyżowa. To zestawienie, tak jak powiedziałam, jest zestawieniem
interaktywnym, prezentuje dane w różnym układzie według kryteriów, które tutaj samodzielnie zadajemy. I teraz odnosząc się do naszego przykładu, jako kryterium podamy to, iż interesuje nas zadanie, informacja potencjalny klient. Czyli zakładamy, że chcielibyśmy uzyskać informacje o ilości tych zadań, o tym, jakiego projektu dotyczą, o tym, jakie osoby powinny realizować te zadania. Czyli jednocześnie pokażemy efekty danej kampanii marketingowej, w tym przypadku w ogóle, ale również targu. Czyli zadając odpowiednie kryteria, wybierając odpowiedni przycisk, uzyskujemy odpowiednio dane. I teraz prezentacja tych danych zależy od tego, w jakim sposób chcielibyśmy te dane rzeczywiście tutaj widzieć. Bo przykładowo pierwszy ekran, który nam się tutaj pojawił, jest to wykres. Ten wykres, który tutaj widzimy, obrazuje projekty. Mamy tutaj zadany wiersz projekt i obrazuje przede wszystkim ilości zleceń w ramach danego projektu. Tutaj znajduje się również nasz projekt Targi w Poznaniu. I teraz ta interaktywność tego zestawienia polega między innymi na tym, iż klikając w odpowiednie miejsce w systemie, czyli przykładowo na naszą kampanię marketingową Targi, uzyskujemy szczegółowe informacje o tym, co dokładnie składa się na ten wynik, czyli o tych zadaniach, które zostały przypisane tutaj według poszczególnych kryteriów. Tu mieści się między innymi to nasze zadanie dla firmy ABCD, które dzisiaj tutaj śledziliśmy. Wybierając z kolei to zadanie, widzimy szczegółowe informacje dotyczące tego zadania. Także widzimy, że ta interaktywność jest dosyć duża. Powrócę na chwileczkę do samego głównego zestawienia. Poza wykresem możemy tutaj dane sobie oglądać czy pokazywać w układzie tabelarycznym. To my określamy też interaktywnie, które dane chcemy widzieć. Czyli przykładowo wiersze będą obrazowały projekty, natomiast kolumna będzie obrazowała, załóżmy, opiekuna danego klienta. I w tym miejscu widzimy w postaci właśnie takiej tabeli krzyżowej, tabeli przestawnej, informacje o tym, jakie projekty marketingowe zostały tutaj podjęte w ramach tego zadania, informacja potencjalny klient, kto jest potencjalnym klientem i ile takich zadań ma do wykonania. Załóżmy, że interesują nas zadania pana Krzysztofa. Sprawdzamy tę informację i znów widzimy szczegóły dotyczące tych zadań dla danej osoby. Również te dane mogą być prezentowane w postaci takiej typowo wiersze i wartości, czyli przykładowo projekty, kampanie marketingowe i ilość danych, zadań danego typu. Tak, zadanych według kryteriów. No i kwestia tutaj jeszcze jednej możliwości obrazowania, czyli pokazywanie danych według struktury. Powróćmy do naszej prezentacji i kolejnym, ostatnim już punktem na liście to szereg korzyści, które chciałam Państwu tutaj przytoczyć w ramach korzystania z systemu Exact Synergy Enterprise w obszarze kampanii marketingowych, co jest tutaj naszym podstawowym tematem dzisiejszego spotkania. Wśród korzyści z pewnością wyróżnić możemy to, iż pracując na jednym systemie mamy taką centralną bazę informacji. Czyli wszystkie dane o istniejących klientach oraz potencjalnych klientach dostępne są w jednym miejscu. Tutaj również możliwe jest to, aby z poziomu Exact Synergy Enterprise widzieć również informacje dotyczące czy też danych finansowych, czy też danych pochodzących bezpośrednio z wystawionych faktur, czy też płatności. Czyli te dane, które pochodzą bezpośrednio z systemu ERP. Może te dane się przydadzą również w momencie, kiedy podejmujemy tutaj działalności związane z kampaniami marketingowymi. Mamy wspólne środowisko pracy dla wszystkich.
czyli mamy wspólne zarządzanie oraz odpowiedzialność za klienta w ramach poszczególnych działów. Możemy też monitorować zadania, które umożliwiają tutaj obsługę klienta, co mieliśmy okazję zobaczyć w trakcie tutaj tej naszej dzisiejszej prezentacji. Mamy więcej możliwości dla marketingu. Mamy możliwość opracowania i mierzalności. Widzieliśmy to w postaci przykładowego zestawienia kampanii marketingowych. Możemy przez to, że dane są rejestrowane w systemie, również sprawdzać obraz skuteczności działań marketingowych, ale również poprzez rejestrację poszczególnych kosztów mieć informacje o w ogóle wpływie tych kampanii na koszty w firmie. Możemy również segmentować klientów, w ujęciu klientów i potencjalnych klientów. Potencjalnych również możemy tutaj dzielić na poszczególne etapy, czyli na przykład na leadów i potencjalnych klientów jako dalszy etap zaawansowania. Korzystając z Exact Synergy Enterprise, możemy śmiało również mówić o zwiększonej efektywności biznesu, o zwiększeniu szansy na retencję istniejących klientów, ale również zwiększonej szansie na pozyskanie klientów nowych. Również, jeżeli mówimy tutaj o efektywności biznesu, możemy jako korzyść podać możliwość zmniejszenia kosztów sprzedaży i marketingu poprzez automatyzację i skrócenie procesów biznesowych przed i po sprzedaży, co tutaj też w trakcie dzisiejszej prezentacji Państwu przedstawiałam. Jeżeli chodzi o tą zasadniczą część naszego spotkania, to z mojej strony byłoby to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i myślę, że możemy przejść teraz do tej typowej sesji spędzącej na końcu każdego webinarium, do sesji pytań. Także zachęcam Państwa do tego, aby w tej chwili kierować wszelkie pytania czy uwagi związane z dzisiejszym tematem. Pani Izabelo, bardzo dziękuję za prezentację. Szanowni Państwo, przypomnę. Pani Izabelo, teraz mi chyba. Tak. Dziękuję serdecznie za prezentację. Przypomnę Państwu tylko, iż pytania prosiłabym zadawać poprzez czat wpisując bez polskich znaków. Teraz jest odpowiednia pora na ich zadawanie, zatem zaczekamy chwilkę tak, aby pytania wpłynęły do nas. Szanowni Państwo, w tej chwili nie ma na razie pytań. Jeśli jednak pojawiłyby się pytania po prezentacji, to zachęcam do kontaktu z Panią Izabelą. Numer kontaktowy oraz adres mailowy jest na ekranie.
Zbliżamy się do końca. W takim razie ja jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Exact, pani Izabeli za prezentację. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do kontaktu raz jeszcze z panią Izabelą w celu pogłębienia wiedzy. No i zachęcam Państwa do udziału w następnych tematach. Dziękuję serdecznie.